słabo. Rano swoje, wiadomo, nie? Będziemy walczyć do końca. Spotkanie numer 200 w żółto-niebieskich barwach. Debiutował w 2012 roku i strzelił dla żółto-niebieskich 53 bramki. Markus da Silva. Dzisiaj 201 spotkanie w żółto-niebieskich barwach. Wielkie brawa. Zakończył spotkanie 35. kolejki PKO Ekstraklasy. Arka Gdynia pokonała ŁKS Łódź 3-2. Jeszcze typu seria, wiadomo, bardzo mi miło i chciałem podziękować wszystkim kibicom, które wierzyli i jeszcze raz dziękuję.